Siema moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was 5 gadżetów z TikToka, które sobie przetestujemy. Z racji tego zostawiliście pod ostatnim filmem 20 tysięcy łapek, a umawiałem się z wami, że za każde 4 tysiące łapek testujemy jeden gadżet więcej. Więc w dzisiejszym odcinku też od was zależy, ile w następnym filmie przetestujemy gadżetów, więc zostawię łapeczkę w górę. To 4 tysiące łapek, testujemy jeden więcej gadżet. Lecimy z pierwszym gadżetem, a pierwszym gadżetem jest... krzesiwo. Każdy, kto gra w Minecrafta, zna krzesiwo, ale podejrzewam, 99% z was nigdy nie miało tego w rękach. Patrzcie, jak to się iskrzy. O kurde. Pocieramy, pocieramy i mocno. Wow. No i postaram się w tym rozpalić ogień. Zobaczmy, czy jak iskry spadną na kartkę, to chociaż troszeczkę ją podpalą. Wow. Wow. Spójrzcie na to, kartka troszeczkę tutaj się przypaliła, no ale to nie wystarczy, żeby rozpalić ogień. Na szczęście mamy w domu chomika i mam sianko, tyle wystarczy. Przykładamy krzesiwko do sianka. Harcerzem nie byłem, więc nie wiem, jak to się odpala. Dym idzie. O! O! Jest i ogień! Udało się, ale nie będziemy rozpalali ogniska w domu, co nie? Jak widzicie? Krzesiwo działa poprawnie. Ej, takie coś jest naprawdę mega tanie, bo to kosztowało chyba 10 zł. A faktycznie może się przydać, jeżeli coś by się wydarzyło nieprzewidywanego w życiu. Więc gadżet oceniam na dyszkę. Na pewno schowam sobie gdzieś do samochodu, a teraz lecimy dalej. Jest ze mną JJ-ka. Hello. I słuchaj, moja droga, mamy coś takiego. No, wygląda to jak jakiś psikacz. To jest psikacz, który wbija się w owoc. I można sobie psikać. No jestem mega ciekawy, czy to działa, czy to jest to nie scam, może działać. Czy faktycznie taki kozacki item. No sprawdźmy to, ja bym proponował, wiesz co, na razie te owoce tak troszeczkę... porozbijać jak wtedy ananasa. Tak, jak ananasa, żeby ten sok faktycznie... żeby ten sok faktycznie się nam porozlewał w owocu. No i dobra, i niby mamy to przebić. Kurde, to nie będzie wcale takie proste. Okej, okay, wbiło się. No dobrze ci idzie. Jak ci się podoba mój nowy perfum? No pokaż. Mamy tu kartkę białą, zobaczymy, czy się psiknie. Spójrzcie! Normalnie psika! Daj mi. Dobre. Ja jestem w szoku. Ja myślałem, że nie będzie działało. To naprawdę działa, ale faktycznie trzeba ten owoc rozbić. I to niby, wiesz, robisz sobie sałatkę i taki dressing. Aha. Masz psikasz cytrynką, albo masz łososia usmażonego i z cytrynką psikasz. Koza. Zarąbiste. Dobra, rozbiłaś tą cytrynę? No. Okej. Okay. Mi się wydaje, że trzeba chyba tutaj wbijać, gdzie jest góra. O! No, cytryna będzie twardsza o wiele. Ale dobrze. Ej, poszło ci nawet w miarę. Poszło mi lepiej po prostu, przyznaj się. Niech będzie. Dobra, psikaj na kartkę, zobaczymy, czy też to działa. O! Psika, normalnie psika, ej! Dawaj gębę. Daję gębę. Ej, ta mgiełka jest kwaśniejsza niż normalnie cytrynę byś jadła. Ale tutaj... Dawaj gębę. Dawaj dziobo. Czekaj. Jest kwas, co? Ale mnie sparaliżowało. Masakra, to po całym języku. W każde miejsce trafia, dobra. Mamy do przetestowania jeszcze kiwi. Wątpię, ale żeby nie, kiwi się udało. Ale nie, jest za twarde chyba, żeby to zrobić. Słuchaj, ja rozmasuję. Rozmasuję limonkę. O, masz. No i... Christian! Spokojnie. Psikać. Działa? Psika, na zielono. Najlepsze. No słodszy, najsłodszy. Najsłodsze, nie? Pycha. Kiwi spoko, ale... A, pestki ma. Mogę pozatykać troszeczkę nam te tutaj dziurki. Limonka, tak? To urządzenie jest dłuższe od limonki. Kiedy to wkręcamy, to też przy okazji rozcina tam w środku miąższ i więcej soku daje. Uwaga, psikamy. No, powiem tak. Limonka ma awarię chyba. O, limonka... Limonka jest za twarda. Limonka nie działa. Najbardziej ale... działa cytryna i grejpfrut. Ale trzeba jeszcze spróbować coś jeszcze. Trzeba jeszcze coś, jeszcze coś? Coś, jeszcze coś. Cebulę. Nie, i pomidora. Tak. Jeżeli chcecie, żebyśmy przecież zrobili łapka do góry. Się, cebula jest za twarda. Pomidor. No to co? Mamy tutaj pomidorka. Nacinamy. No nie nacinaj, bo pomidor jest miękki, nie ma sensu. Musi być nacięcie. Ja chciałam powiedzieć, że nikt, tak? Nikt by tego nawet nie używał do psikania pomidorem. Kto potrzebuje soku z pomidora? Nikt nie potrzebuje. Może ktoś lubi sok z pomidora na przykład na coś. No działa.
Najlepiej psika sok z pomidora. Bo z pomidor to jest głównie woda, tak samo jak ogórek. Jak sok pomidorowy taki z butelki. Nie no, pomidor jest najlepszy. Spójrzcie na to. Mój faworyt. Dobra, teraz cebula. Cebuli się nie da. Krystyna, co ty wiesz o psikaniu cebulą? Nie, na pewno! Otwieraj buzię, jak to na nie? Na kartkę! Tu na razie jeszcze sok poleciał z pomidorka. Nowy perfum o zapachu cebuli. O zapachu Shreka. O zapachu Shreka! Nie no, nie da się faktycznie. Nie ma niestety żadnego soku. Szkoda, abym się poperfumował tym zapachem. No, gadżet oceniam na dyszkę. Faktycznie no, spełni swoje zastosowanie. 9 na 10, bo nie psika cebulą. Aha, no dobra. Wy ocencie w komentarzu, lecimy dalej. Kolejnym gadżetem TikToka jest ręczny wiatraczek różowy. Straszna głupota, ale powiem wam szczerze, że jak byłem mały, czegoś takiego nie było i sam kiedyś coś takiego budowałem. Brałem dwie baterie, łączyłem drucikami do silniczka, taśmą izolowałem i robiłem skrzydełka z plastikowej butelki i też dawał wiatr. Taka moja pierwsza myśl techniczna inżyniera Farela. A teraz, moi drodzy, kręcimy sobie i normalnie wiecie jak daje? Ja dziękuję. Kurde, jak wam pokazać moc tego wiatraka, bo naprawdę przełożenie jest spoko i to daje mocny wiatr. Powiedz, czy do ciebie dochodzi. No, to mocno tak ci powiem. Mam kilka świeczek i zobaczymy, ile ten wiatraczek jest w stanie zdmuchnąć świeczek. Leć po krzesiwo, trzeba odpalić. Mamy 6 świeczek i teraz wam pokażę, jaka jest siła tego wiatraczka. Na początku sam zdmuchnę. No dobra, ja zdmuchnąłem 4 świeczki. A taki oto wiatraczek zdmuchuje wszystkie. Patrz. Zdmuchnął. Także szczerze, ja jestem w szoku, że ma taką moc. Naprawdę daje ulgę, jak jest gorąco. Oceniam ten wiatraczek na dyszkę. Lecimy dalej. Kolejnym gadżetem jest aztecki gwizdek śmierci. To dokładnie jest replika tego gwizdka, ale tak samo ponoć działa, bo oryginalne azteckie gwizdki śmierci wytwarzali z czaszek różnych zwierząt, albo nawet z czaszek ludzkich. Gwizdki śmierci po raz pierwszy odkryto w Meksyku setki lat temu na cmentarzach Azteków. Często znaleziono gwizdki trzymane w kostnych palcach szkieletowych zwłok. Historycy uważają, że gwizdki były używane w ofiarnych rytuałach śmierci. Inne teorie sugerują, że gwizdki zostały wykorzystywane na wojnie, aby wzbudzić strach w sercach swoich wrogów. Teraz sprawdźmy, czy taki gwizdek robi wrażenia. Tutaj mamy dziurę i dmuchamy. O Boże! Stary! Ciary, no! Jakby jakaś taka kostucha w czarnym pomieszczeniu w tunelu się darła, rozumiesz? Wow! Wyobraźcie sobie, jak na przykład setki Azteków mają takie gwizdki, chcą ich tam wyspę podbić, albo ktoś ich atakuje i wszyscy w nocy z tych gwizdków naraz gwizdzą. Ja bym totalnie nie wiedział, co zrobić, nie? Myślał, że jakieś demony są na tej wyspie. Porąbana akcja. Od razu ten gadżet oceniam na 11 na 10. Tani, bo dałem za niego 18 zł. A taki oryginalny gwizdek stworzony z jakiegoś kamienia, czaszki czy coś, no to prawie po 100 dolarów kosztuje. Więc no, nie, na taki się nie szarpnąłem, ale radzę wam sobie spróbować i kupić, bo naprawdę mega frajda. Later. Ty mi się będziesz ze mną nagrywać? Co? Ale to weź to stąd, weź to stąd. Nie chcę. Boi się. Nie chcę. Nie, Krystian, to mi to daj do ręki. To jest replika azteckiego gwizdka, który w obrzędach, jak kogoś chowali, dawali takie te różne dziwne odgłosy od tego. Dosłownie poczułam się, jakby zaraz miała na mnie skoczyć jakaś taka laleczka Chucky z filmu. Głośne, co? Dobre. Ale to nawet nie chodzi o to, że głośne, tylko jakie to dźwięki. Jest taki jak z horroru, nie? No. Ale się udało wystraszyć, aż tu nie mogłem, mówię, uciekaj. Zostawcie łapkę w górę za to. Lecimy z kolejnym ziomkiem. Co? Ty nagrywasz już? To jest
horroru jakiegoś. To jest aztecki gwizdek śmierci. Gwizdek śmierci, no właśnie tak brzmi jak gwizdek śmierci, ale wygląda jak wydrukowany w drukarni. No bo jest zrobiony, replika, no. Porąbane, co dźwięk? Grubo. Jakby ktoś umierał. No. Jakby ktoś w ogóle w męczarniach umierał. No, porąbane. Ostatni gadżet sprawdzimy z dziewczynami, które są pięknie uszykowane, bo za chwileczkę sobie wychodzimy. Cały dzień na was czekałem. Znaczy na ciebie, bo Dziejka już była. Bo? Co masz za swoje wytłumaczenie? Lubią się spóźniać, żeby zawsze być w centrum uwagi. No dobra, dobra moja droga gwiazdo. Tutaj przed wami są świeczki, których płomień ma różne kolory. Nie. Tak. Nie. Tak. Jak ja, tak. Jak ja dzisiaj przez cały dzień będę je palić. Pozdrawiamy Smalczyka, bo akurat dzisiaj jest 28 i Smalczyk ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Smalczyk. Wszystkiego dobrego. Torta za ciebie odpalamy tutaj. Dokładnie tak. Czekajcie, idę po ognia. Chodź. I bunia! Wiesz co to było? Bunia. Twoje debilstwo. Starożytny aztecki gwizdek. Wystraszyłaś się? Nawet zabluźniłam, przepraszam. Tak myślałem, że tak się zdarzy. Boże, co to ma być? Że, a bo to ma taki dźwięk, żeby odstraszyć, czy tak przywoływać te demony różne? Dokładnego zastosowania tego nie znam, ale jest opisane, że albo odstraszali tym ludzi, albo podczas śmierci jakieś rytuały porąbane, co? Wyobraź sobie, w nocy, jak wyjdziemy i wszyscy będą spali, będziemy robić... Do tego sąsiada, który nas tak często pozdrawia. O, na przykład do niego. Dobra, żartowałem, mam ognia w kieszeni, ale chciałem was wystraszyć po prostu. Powiem ci, zatrzymaj tą karuzelę, bo się kręci. Śmiechu. Dobra, sprawdźmy, czy faktycznie będą miały różny kolor ognia. Zaczynamy od różowej. Jezu, jest zielony. Jest zielony. Okej. Okay. Moim zdaniem działa tylko zielony. Nie, dlatego, że masz obrus różowy i nie widzisz kontrastu. Dobra, czekajcie, zgaśmy tego światła. Dobra, czyli mamy tak, niebieski, zielony, różowy. Żółty też bardzo. Żółty też bardzo. Fioletowy tak sobie i ten różowy też tak sobie, nie? Więc teraz wiemy, że trzeba kupować tylko niebieskie i zielone. I różową tak. Dobra, kto chce zdmuchnąć za Smalczyka? Może ty zdmuchnij. Przez gwizdek? Może po prostu. Nie, nie. To było straszne. Moi kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Wbijajcie do Dżeki, do Pinki. Wszystkie linki macie w opisie. My lecimy na weekend. Trzymajcie się. Yo! Cześć, zagram coś. To blaskotek! No. W głowie zakręciło, nie? Dobra, kończmy to na dzisiaj. Miła?